kolejnym wydaniu Gotuj z Bożenką. A chciałam dzisiaj zrobić słodko-kwaśny deser. A dlaczego słodko-kwaśny? Jak widzicie, rabarbar, a sami dobrze wiecie, że rabarbar jest bardzo kwaśny. W związku z czym dzisiaj będę robiła kisiel z rabarbaru. Robi się go bardzo szybko, bardzo łatwo. Nie trzeba odcedzać tak jak kompot. Główne składniki wiadomo, rabarbar, a mąka ziemniaczana oraz cukier. Pierwsze co zrobię, to pokroję go bardzo drobno. Mam tutaj 250 g rabarbaru. Pokroję go bardzo cieniutkie plasterki i będę go dusiła razem z cukrem. A kroję go bardzo cieniutko, dlatego że podczas duszenia on się rozpadnie i praktycznie nie będzie go w tym kiślu widać. Idzie to bardzo szybko. Jeszcze zostało kawałeczek. Została mi tylko taka końcóweczka. I teraz co zrobię, to włożę do garnka. Wsypię teraz rabarbar do garnka. Już jest podłączony gaz. Wypadł mi jeden, ale to nie szkodzi. Wróci z powrotem tam, gdzie powinien być. Piękny, różowiutki, młody. Nie dodaję wody na razie, chociaż odrobinę można, by nie przeszkadzało dodać łyżeczkę. Mogę dać jedną łyżkę wody, nie więcej. That's it. I teraz od razu wsypię. Mam tutaj 100 g cukru. I teraz będziemy czekać, aż rabarbar zacznie się dusić. Potrwa to tak gdzieś z 5 minut. Jak widać, rabarbar zaczął się gotować i teraz poczekamy, aż on się rozpadnie. Ja pokażę, jak zacznie się już rozpadać, jak to wygląda. Minęło 4 minuty i chcę pokazać, że on się już zaczął rozpadać. Jeszcze gdzieniegdzie mamy kawałeczki rabarbaru, jak widzicie, te plasterki, które kroiłam, ale praktycznie on się już rozpada. I jeszcze prawdopodobnie pogotuję ze 2-3 minuty, aż nie będzie żadnego plasterka, aż wszystko się rozpadnie. Chcę, żebyście zobaczyli, że rabarbar się rozpadł. Jest taka miazga, powiedziałabym, prawie że jak dżem rabarbarowy. I teraz co zrobię, to tutaj mam litr wody. Tutaj natomiast mam mąkę ziemniaczaną, o której wcześniej mówiłam. Ja użyję tą samą łyżkę i teraz wsypię tą mąkę i rozmieszam. Ona się rozpuści, ponieważ woda jest zimna. Nie wiem, czemu mi się nie chce wysypać wszystko. I teraz wleję to do jak widzicie, mąka ziemniaczana rozpuszcza się bardzo szybko w zimnej wodzie. I teraz powolutku będę lała i mieszała. Oczywiście muszę dać troszeczkę większy gaz, bo to się teraz tam musi zagotować. Mieszam, bo to zaraz nam zgęstnieje. Jeśli byłoby troszkę za gęste, możecie dolać wody według swojego upodobania, jaką gęstość kiślu chcecie. Musimy chwilkę poczekać, aż się zagotuje. Chcę pokazać, że
zaczyna gęstnieć, jak widzicie, zaczyna robić się kisiel. Dodam tylko, że trzeba mieszać, ale ten proces można by przyspieszyć i zamiast rozpuścić mąkę ziemniaczaną w litrze wody, wystarczyłoby ją rozpuścić w jednej szklance, a natomiast trzy gorące szklanki wody dodać do rabarbaru i wówczas byłoby o wiele szybciej. I nie byłoby tyle mieszania i czekania. Kisiel się już zagotował. Jeśli chcecie, ja chciałam, żeby był ciut gęściejszy, więc dałam trzy łyżki mąki ziemniaczanej. To zależy już od Was. Jeśli chcecie, żeby był rzadszy, można dodać troszeczkę wody. A jeśli gęściejszy, wiadomo, odrobina więcej mąki. I teraz ja przeleję go w pucharki. Widzicie, kisiel jest gotowy, a teraz co zrobię, to nalewam je w pucharki. Myślę, że powinnam była wziąć większą łyżkę. Taką malutką wzięłam. Tych pucharków to na pewno będzie 8. Tu mamy litry, jakby nie było. Jeśli przyjrzycie się dobrze, to rabarbaru praktycznie nie widać. Są takie malutkie cząsteczki. I w deserze nie będzie go czuć, uwierzcie mi. Gdyby dla Was ten kisiel był za mało słodki, zawsze można jeszcze dosypać cukru. Ja chwilę potrzymam ten kisiel tu na countertop i jak tylko lekko przestygnie, bo jest troszkę za gorący, żeby go włożyć do lodówki. I jeszcze jeden i... I do lodówki. Ale to aż przestygnie. Za jakieś 10 minut. Jak widać, deser schłodzony i teraz tak, można troszeczkę dołożyć bitej śmietanki, możemy samemu ją ubić, albo oczywiście kupić gotową, co ja zrobiłam w tym wypadku, jest o wiele łatwiej i szybciej, ale będzie za to ładnie wyglądało. Jeśli ktoś nie lubi, to oczywiście tu dołożę jeszcze troszeczkę. Jeśli ktoś nie lubi, to oczywiście możemy nie dawać i zostawić bez śmietanki. No i teraz pora na degustację. Mam już łyżeczkę i teraz spróbuję ten ze śmietanką, bo osobiście wolę ze śmietanką niż bez. Przybrałam zielonym listkiem mięty. No i pora na spróbowanie. Pychotka. Słuchajcie, ten rabarbar jest taki zimny. Taki orzeźwiający. Pycha. Przepraszam, jeszcze jedną i już się z Wami żegnam. Prima, prima, prima. Bardzo dobre. Bardzo, mało powiedziane. To mało powiedziane. Nie mogę się już doczekać na następną. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. A kisiel rabarbarowy będzie bardzo smakował. Jeśli tak, to paluszek w górę. No i proszę, zapiszcie się na mój kanał. Do zobaczenia wkrótce, ale pychotka.